Dziwnie to co najmniej wygląda. Każdy ma pewnie z Was inne skojarzenie. Moje pierwsze skojarzenie było, że jest to mini coś tam dla kobiet. A pod Krzyśka butem, znaczy nie pod jego butem, tylko pod tym, który Wam pokazywał, był sygnał. A tym sygnałem jest... Jeden szyling szańse muze, ale nie widać daty. Szańse? Nie, się śmieję. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie na kolejnych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Wróciliśmy na miejsce, gdzie w XIX wieku był folwark. Dlaczego tam wróciliśmy? Na sam koniec naszych poszukiwań znaleźliśmy srebrną monetę, którą na początek zidentyfikowałem jako półtorak Zygmunta III Wazy. Natomiast po wyczyszczeniu okazało się, że jest to moneta wybita w 1630 roku przez Gustawa Adolfa i moneta była bita dla Elbląga. Tymi monetami oczywiście prowadzono wymianę handlową, ale też te monety posiadali żołnierze. No i chcemy sprawdzić, czy ta moneta po prostu została tak od tak zgubiona przez przypadek, czy może świadczyć o jakiejś większej lokalnej historii. Czy może jeszcze jest tego więcej? Czy, no, ja to tak Wam powiedziałem dyplomatycznie, Ewelinka powiedziała to w skrócie. Także jest moneta, jest ślad, jest bardzo ciekawa moneta, moneta okupacyjna tak zwana, związana z wojskami polsko-szwedzkimi, stąd takich tematów się nie odpuszcza. Działamy. Co byś chciała tutaj znaleźć? Co ja bym chciała znaleźć? No. Taką samą monetkę jak ty. Taką samą monetkę, srebrną, półtoraka. No może się uda, zobaczymy, no bo to tu jesteśmy, żeby to zweryfikować i sprawdzić. Także powodzenia Ci życzę. Tobie również. Pierwszy mój sygnał i na całe szczęście jest to monetka. Prawdopodobnie są to dwa feningi. Był taki bardzo znikomy sygnał, ale zawsze, kiedy nawet jest znikomy pierwszy sygnał, zawsze kopię. Także na szczęście jest monetka. Weszłam w dosyć fajną miejscówkę, bo szłam i sygnałów praktycznie wcale nie było. No i znalazłam dwa czyste guziki, w sumie to tylko na jednym pasku. No i trzeci mój guzik jest taki najbardziej ciekawszy, bo jest, tak mi się wydaje, że z krzyżykiem. A po wstępnym spa tak właśnie się prezentuje mój guziczek. Bardzo ciekawy. Tak mi się wydaje, że to jakiś krzyżyk jest. Nie wiem. Gdzieś tutaj mam jakiś głębszy sygnał. Teraz sobie to podkopię i zobaczymy, co to jest. Gdzieś tutaj zniknął nam ten sygnał w tym dołku. Jest coś tutaj. Zaraz to obcykamy. Gdzieś jest tutaj słychać. A, myślałem, że to jakaś okrągłość, a to liść. Ale gdzieś tutaj, o, i pokazało się, a, jest monetka, ja już wiem, co to jest, ciekawie się prezentuje, jak możesz to podejść, zobaczysz monetkę. Także zanim przyjdzie Ewelinka, ja sobie to podczyszczę. A, nawet w ładnym stanie zachowania. Rewers jest troszkę gorszym, ale to nic. Zobacz. Ty najpierw monetkę, teraz ja monetkę, ale jaka, zobacz. Jak się ładnie prezentuje na tym, na świetle. A teraz zrobimy jeszcze małe zbliżenie. Monetka Fryderyka Wilhelma, z tej strony mniej czytelna, widać monogram, a na rewersie jeden szyling szańse muze, ale nie widać daty. Szańse? Nie, się śmieję.
nie się śmieję, ale jest tysiąc, nie widzę daty, data jest słaboczytelna, 1800, ale który to nie wiem. Także piękna monetka. Oby tak dalej, czyli mieliśmy nosa na te miejsce. A czy będzie coś jeszcze więcej, to nie wiem. Delikatnie ją tam przeszczotkuj. Zobaczyć datę. Czy zobaczyć datę? Nie widać, co? Czy wyjdzie data? 1840 mogło być? Nie, nie, one były niebite, tak do 1802, 10, gdzieś ten czas. Jeszcze zbliżenie zrobimy i... Żebyście zobaczyli, jak pięknie wygląda ta monetka miedziana, głębokie bicia. Także tylko się cieszyć. I iść dalej śladem wojsk szwedzkich. Śladem monet. Śladem monet. Kopałam, aż się dokopałam i również mam monetkę, chyba taką jak Krzysiek znalazł, tylko moja trochę bardzo, bardzo złachana. Sami zobaczycie. Jakiś pewny sygnał, ale zarazem łamany, także zobaczymy, co Jezus Maria, co to może być? Korzonki mnie tu przytrzymały, bym się przewrócił. Coś jest gdzieś tutaj z boku, bo naprawdę sygnał jest mocny jak dzwon, pinpointer. Do ręki i szukamy tego drobiazgu. Jest tutaj coś. Gdzie to jest? Tutaj. Tu. Jakieś maleństwo. Co to jest? Jakiś taki pierdo. A, jakaś skówka. Nie skówka. Coś takiego, taki drobiazg. O, malutki. Tylko tych półtoraków jeszcze brakuje. Ale wszystko przed nami. I taka pokryweczka, prawdopodobnie od kanki na mleko. Zaraz będziemy szukać dalej, może będzie i kanka. Tu chyba miało jakiś uchwyt, ale jest urwany. Tak wygląda. Będę szukać tutaj, może jeszcze coś znajdę w tych śmieciach. Takie coś. Prawdę mówiąc, to nie wiem, co to jest. Zaskoczenie. Wygląda to w taki sposób. Ta jasna część jest porcelanowa i nosi też sygnaturę DRGM, czyli znak jakościowy, niemiecki znak jakościowy, normy. A ten element jest mosiężny. Nie chce to się wysunąć, także pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Dziwnie to co najmniej wygląda. Każdy ma pewnie z Was inne skojarzenie. Moje pierwsze skojarzenie było, że jest to mini coś tam dla kobiet. Także nie wiem skąd to się wzięło, ale w każdym bądź razie jest to naprawdę zastanawiające i warte skupienia na tym uwagi i do czytania, co to w ogóle jest. Mocny sygnał. Przeciągam cewką. Wiem, że już jest to jakiś większy element. Podkopuję, pukam. Jakaś blacha.
Pierwsza taka myśl, że może być to hełm, ale czy to będzie hełm? Za chwilę się przekonamy, jak to podkopiemy. No, jakaś blacha i to chyba owalna. Weźcie, bo chyba naprawdę to będzie hełm. Ale muszę się pod to podkopać. Wykrywacz tu mi daje dźwięki. Słyszycie to? Co to jest? Co to jest? Albo jaka micha ze skarbami. A co to może być? Ona, ja już to podejmuję, ale oj, delikatnie, żeby tego nie uszkodzić. Z tej strony już to podkopałem. O, mam to. Mam to, mam to. Tam, to miał być hełm. A co to jest? Ja tu pukam z góry. Dźwięk daje jak hełm. Serce mocniej oczywiście zaczyna bić, bo wyobraźnia robi swoje. Tym bardziej, że jesteśmy w miejscu, gdzie były działania wojenne. Była tutaj potyczka. Sowieci gonili Niemców przez ten teren. No i pozostałości po nich dużo jest. I pewnie ta łopata też. Albo po mieszkańcach tej miejscowości, gdzie kiedyś stał folwark. No bo przecież tego tu jest masę. Takich rzeczy to jest masę. Muszę ci powiedzieć, że trochę pierdół nazbierałem, ale nic takiego ciekawszego oprócz tego szylinga. Podobnie jak ja. Podobnie jak ty. Może jak się zregenerujemy, to kawką i kanapeczką. To będzie większy efekt później. Nie, albo kawałek zaraz wezmę. Fajda chleba. Szybki posiłek regeneracyjny, kawka. I pójdziemy dalej szukać, ale teraz szybka kawka. Posiłek regeneracyjny. Pójdziemy szukać dalej, ale troszkę zmienimy rejon poszukiwania. Najpierw chodziliśmy jakby po lewej stronie, gdzie znalazłem monetę. A teraz pójdziemy po prawej stronie drogi. Także zobaczymy, jak tam będzie, czy może tam się uda coś ciekawszego, innego znaleźć, coś, co przyspieszy nam bicie serca. Jakieś żelazko. O! O! Obiemka od kotła. Bardzo dużego. Albo nie, sorry, to od rowera jest. Od rowera. Spore to kółko. Będzie na złom. Rzucę na razie tu sobie pod ten, pod drzewko i niech czeka, jak będę wracać. Muszę wam powiedzieć, że w takich miejscach zapomnianych, mało zamieszkanych, gdzie kiedyś były folwarki, dworki i tego typu miejsca, trzeba być bardzo czujnym. A dlaczego? Pokażę wam, co ciekawego leży przy drzewie. Ktoś wyrzucił starego pepega. Jeszcze w dobrym stanie, widać, jak to kiedyś buty robiono, z dobrej skóry. Trzeba sprawdzić, czy nic nie ma, bo czasami się zdarza, że w butach coś jest w środku. Ale teraz do konkretu. Zobaczcie, co jest z boku, co leżało. Stara aluminiowa miska i to jest na pewno miska, która ma kilkadziesiąt swoich lat. Może nawet to być z okresu przedwojennego. Miska być może jakiegoś żołnierza, który tędy kroczył na północ, wyzwalał po kolei miasta, miska żołnierza sowieckiego albo polskiego. Na pewno nie jest to współczesny wytwór, a jest to coś starszego. Także zabieramy. I pamiętajcie, bądźcie czujni. W każdym miejscu coś czyha, żebyśmy mogli znaleźć. Jak nie wykrywaczem, to na oczy. A pod Krzyśka butem, znaczy nie pod jego butem, tylko pod tym, który wam pokazywał, był sygnał. A tym sygnałem jest sitko, durszlaczek, brak rączki, ale stare,
przedwojenne. Na złom, na kupeczkę naszego złomu. Znalazłem kolejną monetę. Natomiast nie jest to tak stara moneta, jak ten półtorak, który prezentowałem Wam na początku. Nie jest to moneta z 1630 roku. Natomiast jest to moneta z 1925 roku. Jest to tak zwane złoto Weimaru. I jest to 10 rentenpfennigów. Bardzo popularna moneta, jeżeli chodzi o poszukiwania i nasze znaleziska. Moneta w takim średnim stanie zachowania, natomiast cały czas tutaj jakby to, co wykupujemy, napędza to i daje do myślenia, że jednak może się uda znaleźć kolejną monetę z 1630 roku. Nie jest to oczywiście takie proste, bo na tą chwilę wydaje się, że ta moneta została zgubiona przypadkowo. Nie ma ich tutaj więcej, ale nie poddajemy się z Ewelinką, szukamy dalej. A teraz zobaczcie z bliska, jak wygląda ta moneta. Pięknie się zazłociła ta monetka, jak ją wyciągałem z ziemi. Jest to rentenpfennig, jak wcześniej wspominałem. Za każdym razem, jak tą monetę wyciąga się z ziemi, ona powoduje przyspieszenie bicie serca. A spowodowane to jest tym, że po prostu zawsze się błyszczy. No i człowiek myśli, że ma w końcu złotą monetę. Ale tylko myśli, bo w rzeczywistości później okazuje się inaczej. Kawałki brak. A u mnie z kolei taki malutki guziczek, zdobiony, ale nie potrafi sobie jakoś skojarzyć, co to mogą być za zdobienia na tym guziku. Ogłoszenie parafialne. Pokaż, co znalazłeś. To muszę klęknąć u Twoich nóg, żeby wszystkim pokazać. O, tutaj jest monetka, ale jeszcze nie wiem dokładnie, co to jest. Już wiem. PRL. Chyba PRL, ale dokładnie nie wiem. Pokaż, jaki pan. O. Nie, to Niemcy są. I to weimarowskie, bo tu widać dokładnie tutaj orła. Orła cień widać. Chyba będziesz miał rację. Co tam widzisz? Co tam ciekawego widzisz? No z tej strony nic. Nic? Tak. No tu się odsłonił. Bo masz rację. Także spójrzcie. O, to jeszcze moja znajdka. Coś tam widać. Nie, no muszę się chwilę uspokoić, bo emocji przy kopaniu tego dełka też było dużo. Rzuciłem rękawice, bo nie mogłem uwierzyć. Zobaczcie, taki duży krążek. Pierwsze skojarzenie, duża moneta. No niestety, to jest tylko albo aż guzik. Bardzo duży, średnicą około 3 cm. Jakieś tam ozdobienia od razu mi się rzuciły w oczy. Stąd taka moja reakcja. Niestety, to tylko guzik. Guziczek. Ale chyba czysty. Zaraz przejadę moją magiczną szczoteczką. Tak, raczej czysty. Przyszedł czas na zakończenie poszukiwań. Musimy wracać do domu. Z głównego powodu. Robi się ciemno. Czas na poszukiwaniach mija szybko. Kolejne miejsce poszukiwań odhaczone. Nasza teoria, że może być więcej monet lub czegoś innego z tego okresu, nie sprawdziła się. Niestety nie dane nam było znaleźć więcej monet bitych dla miasta Elbląg w 1630 roku, ale udało się znaleźć i szylingi, i pfennigi. Tak jest. I ala vibrator, i wiele innych ciekawych. Właśnie, co to może być? Takich, pojedziemy do domu, to sprawdzimy. Takich rzeczy. No cieszymy się, także
pomału będziemy kończyć. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie, że nas wspieracie, lajkujecie, komentujecie. No i też pasjonujecie się też poszukiwaniami, tak jak my. Także miło, że nie jesteśmy sami, tylko jest nas więcej. Zgadzam się z Tobą. Potwierdzam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.